Turyści przerażeni. To rekin. Plażowicz przegonił rybę. Mopem, Turcja. W czasowicz pobił rekina. Mopem. Ryba odpłynęła. Turyści na plaży w Turcji przeżyli chwilę grozy. W wodzie dostrzeżono rybę, którą uznano za rekina. Na szczęście, wśród plażowiczów znalazł się bohater, kto przepłoszył intruza. Mopem. Lokalne władze zaprzeczają informacjom lokalnych mediów i przekonują, że odgonioną rybą nie był rekin. Turysta na jednej z plaż miasta Marmaris w południowo-zachodniej Turcji przy pomocy MOPA odpędził rekina, który zbliżył się do pływających w morzu ludzi, poinformował turecki portal AptkaZi. Nagranie z wydarzenia zostało zamieszczone w mediach społecznościowych. Widać na nim wystającą z wody płetwę. Kilka osób stało w wodzie, podczas gdy ryba krążyła wokół nich. Jeden z mężczyzn w pewnym momencie zbliżył się do intruza i zaczął uderzać go czymś, co media opisują jako mop. Zadziało. Ryba odpłynęła. Lokalny władze to nie był rakin. Nie ma potrzeby zabierania mopa do obrony władze Marmaris zaprzeczyły, aby pływająca w morzu ryba była rakinem. Przekazano, że było to nieszkodliwe zwierzę. Urzędnicy dodali, że na wypoczynek nie trzeba zabierać ze sobą mopa w celu samoobrony, ponieważ plaża jest bezpieczna. Halit Filis, profesor Wydziału Rybołówstwa na Uniwersytecie Mugla-Sitki-Kocman, skomentował, że na nagraniu widoczne są tylko końce płetw grzbietowych i ogonowych, a nie każda płetwa to rakin. Zdaniem profesora rybą przepędzoną przez plażowiczów mógł być Merlin śródziemnomorski.